Czytanie na następny tydzień, czyli czytanie od 12 lipca do 18 lipca. Następny tydzień od poniedziałku do niedzieli. Także zobaczymy, co karty Tarota pokażą nam na następny tydzień. Jakie są wskazówki, tendencje, na co mamy zwrócić uwagę i właśnie co się wydarzy. Poniedziałek, mamy od poniedziałku do piątku. To jest właśnie ten rząd. I tutaj mamy weekend, czyli sobota, niedziela. Ok, od poniedziałku przyjdą jakieś rezultaty Waszej pracy. Na coś, co właśnie długo jest przez Was już oczekiwane. Zasialiście ziarna, czekacie na efekt, na jakąś decyzję być może. Lub należy jeszcze przeczekać, mówi ta karta o czekaniu. Jeśli dostaniecie rezultat w poniedziałek, oczywiście trzeba zawsze patrzeć na kartę czasu w tarocie płynnie, więc na pewno w następnym tygodniu przyjdzie jakiś rezultat, jakaś decyzja, na którą oczekujecie i właśnie ona powie Wam pozytywnie tutaj o jakimś dobrym rezultacie Waszej pracy, ponieważ czekacie właśnie na coś, co da właśnie plony po zasianiu ziaren. Na efekty czekacie Waszej pracy. I to będzie właśnie zapłata za Waszą dobrą pracę, czyli to jest karta pozytywna. Pomimo, że to czekanie właśnie jest długie, przepraszam, jest długie, ale no takie troszkę, no monety są tempem powolnym, więc czekacie już długo na te efekty pracy, ale należy się w następnym tygodniu jeszcze jakby być cierpliwym, ponieważ te efekty Waszej pracy na pewno przyjdą. Jakieś decyzje tutaj pozytywne w Waszym kierunku. Prawda? Jeśli chodzi właśnie też o Waszą pracę rzeczywiście zawodową lub podwyżkę pieniędzy, jeśli chodzi o jakąś pracę w... Przepraszam, matko, no... Mam tutaj kadzidełko, takie lawendowe i właśnie to kadzidełko lawendowe stwarza, że mam, no nie wiem, jakieś tutaj fochy w nosie, powiedzmy sobie, tak? Ale już dalej interpretuję, więc... Jest to, kochani, również dobry rezultat, jeśli chodzi o pracę nad Waszym związkiem. Jeśli mieliście jakieś problemy, byliście cierpliwi i teraz czekacie na rezultaty Waszej pracy nad związkiem, w związku, prawda? Na pewno przyjdą jakieś dobre rezultaty. Coś jeszcze tutaj rośnie. Te plony właśnie, widzicie tutaj, które zasialiście, te ziarna, które zasialiście, muszą się rozrosnąć, by właśnie był dobry rezultat. Wtorek. Wtorek, kochani, macie dużo do wyboru. Nie wiecie, co wybrać. Jesteście jacyś tutaj, widzę, no, rozmyśleni, rozmarzeni. Też jakaś taka karta iluzji, prawda? Ponieważ, no, 7 kielichów. Bardzo dużo macie tutaj różnych opcji, różnych alternatywnych tutaj rozwiązań. I też coś wspominacie. Macie dużo do wyboru. Podjęcie decyzji dla Was nie jest łatwe, nie wiecie sami, co chcecie. I po prostu, no, jesteście troszeczkę jacyś zawirowani, ponieważ, no, coś wspominacie, za czymś tęsknicie, na coś chcecie się zdecydować. Być może z przeszłości właśnie jakieś wspomnienia przyjdą we wtorek, jakieś sentymenty. Na coś chcecie się zdecydować i właśnie nie wiecie na co, nie wiecie, jaką decyzję podjąć. Macie też troszeczkę różowe okulary założone, należy je ściągnąć, pozbyć się iluzji i po prostu nie tylko emocjami się kierować, ale również popatrzeć na ten wybór rozsądnie i wybrać po prostu jakąś opcję racjonalistycznie. Bo jesteście po prostu tutaj na tej karcie jak w transie we wtorek i po prostu, no, jesteście tacy, nie wiem, sentymentalno wspominający, macie dużo pomysłów, ale żadnego pomysłu nie potraficie zrealizować, nie potraficie się na żadną opcję zdecydować i po prostu jest to taka karta absolutnego niezdecydowania,
że macie jakieś tam życzenia, jakieś wyobrażenia, jakieś właśnie, mówiłam już, iluzje i nie możecie się na którąś z tych tutaj rzeczy, spraw czy dróg, czy jakichś, no nie wiem, pomysłów zdecydować, prawda? Czyli ostrzega ta karta również przed jakimś iluzorycznym tylko myśleniem, tak? Trzeba bardziej racjonalnie się właśnie na coś zdecydować, jeśli macie dużo planów, dużo pomysłów, prawda? Uważać też proszę, że jeśli macie dużo pomysłów, jesteście kreatywni, czy w sprawach pracy, czy w sprawach urlopu, czy w sprawach związku, to uwaga, żeby nie jakby przeciągać tej decyzji, ponieważ wtedy nikt nie weźmie tego na poważnie. I wtedy pokażecie się jako osoby takie niedojrzałe, które mają dużo pomysłów, ale nie potrafią żadnego z tego pomysłów zrealizować. Więc jest to oczywiście taka karta kogoś infantylnego, jak to się mówi, niedojrzałego, który nie umie się zdecydować poważnie na którąś z opcji. Więc proszę uważać, proszę racjonalnie dokonywać wyboru w następnym tygodniu, no szczególnie we wtorek, jednakże tak jak mówię, jest to tendencja na cały tydzień, więc jeśli u Was się to nie zdarzy we wtorek, być może będzie to ruchomo w innym dniu, także będą to na pewno tendencje na następny tydzień. Zobaczmy w środę, kochani. Rycerz kijów. Wow. No, rycerz kijów, kochani, oczywiście karta kogoś, kto coś tutaj walczy, tak? Osoba energiczna, akcja, jakaś akcja w środę, waleczna, walczy o coś. Właśnie należy w środę o coś zawalczyć, jakieś robić aktywne tutaj działania w jakiejś sprawie, dynamicznie, pewni siebie właśnie. Tutaj właśnie być może we wtorek na coś się zdecydowaliście i w środę podejmujecie tutaj jakąś konkretną akcję w tym kierunku, prawda? Czyli podjęliście jednakże decyzję właśnie, co jest bardzo pozytywne, prawda? I tutaj już jest jakaś akcja w tym kierunku, coś się zadzieje, coś będzie, prawda? No rycerz jest waleczny oczywiście, czyli walczy o osiągnięcie swojego celu. Kij jest oczywiście symbolem seksualnym, aktywnym, prawda? Pożądanie, tutaj jakieś, nie wiem, no jakaś taka akcja, która jest, no, jesteście jacyś napaleni, tak, wręcz, gorący, no, chodź, tak, też to jest taka akcja w kierunku, być może, jeśli myślicie o sprawach romantycznych, to jest taka sprawa też w kierunku jakiegoś romansu, jakiegoś skoku w bok, tak, jakiegoś, nie wiem, no, seksu tutaj, tak, walczycie o kogoś względy, tak, jesteście pełni pożądania, jesteście pełni właśnie takiego, jak to się mówi, kochani, takiej energii właśnie, namiętności, tak? No i macie tutaj właśnie taki power, żeby szybko właśnie zrobić jakąś taką akcję w kogoś kierunku, by zrobić jakiś krok, tak? By o kogoś względy być może zawalczyć, by dokonać jakichś zmian. Okej? Czyli środa będzie właśnie tu bardzo aktywnym dniem. W czwartek, kochani, coś się zburzy, jakaś ruina totalna, po prostu, no, tak jakby piorun szczelił w Wasze życie, piorun szczelił właśnie w Wasze tutaj, nie wiem, jestestwo, ponieważ turm się zawala, czyli wieża się zawala, są tylko zgliszcza i ruiny, coś wybucha, coś szczela, coś nagle po prostu, no, jest zrujnowane. No, wy straszycie się, nie dostaniecie, proszę, nie dostaniecie jakiegoś szoku, prawda? Ponieważ wszystko może się zburzyć, całe wasze pomysły, całe wasze właśnie nadzieje na lepsze, nie wiem, relacje, na lepszą pracę, na lepsze zarobki, coś może się tutaj zawalić, ale kochani, szybko po prostu ocućcie się z tych ruin, wyjdźcie, wstańcie, oczepcie ten pył, oczepcie po prostu ten brud i uwolnijcie się z tych balastów, kochani. Ta karta oznacza nowy start, czyli zburzyło się coś starego, jakieś stare tutaj ramy, jakieś stare po prostu, no, mury, by zacząć coś nowego, czyli żegnaj stare, witaj nowe, tak? I jest właśnie, no, jakiś tutaj niby ból po stracie czegoś, ale zarówno jest też radość na początek czegoś nowego, czegoś, co po prostu napawa nadzieją, optymizmem, co przynosi nadzieję, co przynosi nową motywację, prawda? Także, no, te takie stare jakieś sprawy zostawcie za Wami, po prostu odczepcie je tylko jak jakiś taki pył, prawda?
i patrzcie na nowe perspektywy. Musicie rozpoznać właśnie te nowe perspektywy. To się stanie właśnie w następnym tygodniu. Tutaj jest czwartek, oczywiście plus minus. W piątek przyjdzie do Was jakaś młoda osoba, która będzie tutaj walczyła o Wasze względy, która będzie mówiła, lub Wy będziecie w takiej energii właśnie, w takiej emocjonalnej, zakochanej, romantycznej, uczucia, emocje, prawda, które się wręcz przelewają z tego kielicha. No tutaj morze, czyli po prostu pełno wody, pełno emocji, aż prawie no zalewają Was, prawda, płyną, czyli fale, przypływ, odpływ emocji. Więc kochani, nowy początek. Ktoś, być może jakiś mężczyzna młody, wręcz niedojrzały, ale zakochany po uszy, przyjdzie z takim przyjaznym, dobrym nastawieniem, pozytywną taką aurą, i po prostu będzie tutaj mówił o swoich uczuciach, o swoich jakiejś nowej szansie do Was, o jakimś szczęściu w miłości, o jakimś po prostu no tutaj początku nowym z Wami, czy nowej jakiejś tutaj, nie wiem, relacji z Wami. Będzie chciał Wam pomóc, będzie taki delikatny, kochany, taki pełen uczuć, taki no naprawdę jakiś ktoś zakochany, prawda? Lub Wy będziecie w takiej energii, kochani, w piątek. Czyli to może być energia Wasza, taka bardzo emocjonalna, romantyczna, lub energia kogoś, kto przybywa, prawda, czy wraca, czy kogoś, kto poznajecie być może, tak? Jakaś młoda osoba, taka młoda duchem, ponieważ to jest karta pazia kielichów, czyli taka karta, nie wiem, młoda duchem, właśnie bardzo aktywna, bardzo taka tutaj witalna, tak? Być może jest to osoba spod znaku raka, skorpiona lub ryb, czyli znaki wodne, kochani, tak, uczuciowe, romantyczne. I tutaj będzie jakaś być może zgoda, czyli ktoś komuś coś wybaczy, jakiś powrót emocji, powrót właśnie tych romantycznych momentów, uczuć, jakieś komplementy spadną na Was, jakaś szansa na nowe szczęście, na nowy początek w miłości. Także bardzo piękna, romantyczna tutaj no obietnica na ten piątek, powiedzmy. Jeśli chodzi o ludzi, o widzów, o publiczność, która pyta tutaj o sprawy zawodowe, to na pewno jest to karta, gdzie w piątek właśnie dostaniecie takie docenienie w pracy. Ktoś Was doceni, ktoś Wam da jakąś pochwałę, ktoś będzie bardzo do Was tutaj przyjaźnie nastawiony, tak? Nawet też będzie się cieszył właśnie za Wasze sukcesy, za Waszą dobrą pracę. Być może właśnie się gdzieś zakochacie, proszę uszy i oczy szeroko otwarte w piątek, prawda? Ponieważ są piękne, romantyczne tutaj jakieś momenty. Sobota i niedziela. Sobota, König der Schwerter, czyli król mieczy. Król mieczy jest konkretny, podejmuje konkretnie decyzje. Także jeśli Wy jesteście w tej emocji, w emocji króla mieczy, to proszę intelektualnie, mentalnie, właśnie w głowie, logicznie, analitycznie, bezstronnie podjąć jakąś decyzję. Wyrazić konkretnie swoją decyzję i swoje działania, ukierunkować swoje działania bardzo konkretnie i bez zwątpienia. Jeśli jest to ktoś obcy, który wkroczy do Was na weekend, no to jest to jakaś osoba, być może mężczyzna, bardzo konkretny, który wie, czego chce, wie po prostu, jakie ma cele, dąży do tych celi po prostu bardzo tutaj śmiało, pewny siebie, intelektualista, taki właśnie bardzo clever, czyli mądry, roztropny, realistycznie tutaj planuje, myśli, jakby no, podejmuje kroki bardzo stanowczo, jest może zimny, ale jest konkretny. Widzi właśnie ten swój cel bardzo konkretnie i jest też osobą, która podejmie decyzję konkretnie, jest doświadczony, jest dystansowany, czyli nie da się jakoś tu zmanipulować i jest właśnie bardzo jakieś tu ważna decyzja jest podjęta w sobotę, kochani. Konkretna decyzja na zimno, głową, realnie, racjonalistycznie, stąpając po prostu twardo po ziemi, podjęcie jakiejś ważnej decyzji, prawda? Lub jeśli macie właśnie do czynienia z jakąś osobą w sobotę, taką, o cechach takiego charakteru, osobowości,
to być może jest to osoba spod znaku bliźniąt, wag lub wodnika, czyli znaki powietrzne. I tutaj też to jest karta powrotów, że jakiś ex-partner być może wraca do Was i chce z Wami podjąć właśnie jakąś konkretną decyzję, prawda? Także jest to też karta powrotu jakiegoś ex-partnera, z którym macie do czynienia. On nie jest łatwy, bo jest konkretny, twardy, zimny, opanowany, ale stanowczy i właśnie tutaj będzie jakaś podjęta decyzja. W niedzielę uważajcie, by po prostu trzymać się swoich zasad, swoich reguł, swoich dóbr materialnych, swoich dóbr duchowych, mentalnych. Także trzymajcie wszystko tutaj bardzo dokładnie. Uważajcie jednakże, byście nie okazali się w niedzielę jako skąpcy, byście nie pokazali się na zewnątrz lub komuś jako skąpiec. Bądźcie ostrożni w niedzielę, jednak nie miejcie jakichś tutaj strachów, lęków, ale uważajcie na swoje sprawy, uważajcie, po prostu trzymajcie jakby się swoich spraw, swoich wartości, swoich właśnie tutaj priorytetów i po prostu też chodzi o to, by na przykład też trzymać się swoich relacji, tak? Też no, być może nadejdzie taki troszeczkę jakiś lęk, by czegoś nie stracić, trzymacie się kurczowo czegoś, boicie się, że to stracicie, także macie taki lęk przed stratą właśnie czegoś bardzo nadmierny, prawda? I dlatego tak troszkę tutaj siedzicie właśnie, trzymacie wszystko bardzo kurczowo, więc uwaga, by nie zachowywać się jakoś tak fanatycznie, niemniej jednak też jest karta właśnie tutaj mówiąca o tym, by to jest niedziela właśnie, by być ostrożnym, prawda? By swoje właśnie tutaj sprawy, które żeście już osiągnęli, czy dorobili się, by trzymać po prostu je, ochraniać je, by właśnie być taką osobą, która ma bezpieczeństwo i tego bezpieczeństwa własnego, osobistego lub materialnego lub duchowego właśnie tutaj ochrania, tak? Chroni to. Chroni to wszystko, co ma, co posiada. Więc taki tutaj jest, kochani, projekt na następny tydzień. No coś się tutaj szczególnie w czwartek zawali, lecz będzie nowy początek, więc nie bójcie się tego, nie dostaniecie jakiejś paniki lub szoku. Podjęcie jakiejś ważnej decyzji czeka Was również w następnym tygodniu. No jakieś tu miłosne, romantyczne chwile. No i właśnie ochrona swoich różnych tutaj wartości, priorytetów, dóbr. Więc życzę Wam wszystkiego dobrego na następny tydzień, kochani. Wszystkiego dobrego, by Wasze sprawy pięknie, dobrze, pomyślnie, pozytywnie się rozwinęły. By wszystkie sprawy właśnie, o które się zabiegacie, tutaj miały jakiś pozytywny rezultat. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia na pewno już niebawem.